Ja panu tak teraz powiem, żeby pan zrozumiał moją myśl. Twórca, żeby zacząć jakąś pracę, to nie musi mieć pieniędzy. Nie musi mieć pieniędzy. Może ma podwórko, ma kawałek drewna, ma siekierkę, jakieś tam dłutko i może zaczynać swoją pracę. Z kawałka odrzuconego nawet na złom żelaza można coś stworzyć. Każdy metal przekuty przez kowala ma to swoją duszę. No robimy te cudeńka, jak ktoś tam nie mówi, że no rzeczywiście to są cudeńka przepiękne, nie można tak od tego oderwać oczu. Czy jestem cudotwórcą? No nie potrafię panu tego powiedzieć. Sama swoich wyrobów nie mogę ocenić, że są cuda, ale jak zrobię coś, co mi się wyjątkowo podoba, to sama siebie chwalę, mówię, jaka jestem zdolna, jakie ja cudo stworzyłam. Cudotwórca dla nas, w naszym pojęciu, to mówi się o Panu Bogu, o kimś, kto tworzy, kto czynił cuda. My, twórcy ludowi, nigdy do takiej nie mieliśmy aspiracji, żeby tak się porównywać. Chrystus zmarły Pan jest nam na przykład daje, iż my mamy zmartwychwstać. Czegośmy doczekali, alleluja, czegośmy pożądali, czegośmy doczekali, alleluja. Na początku, jak tam pierwsze figurki rzeźbiłem, no to tak głównie dla przyjemności rzeźbienia, a przede wszystkim to rzeźbiłem, jak taty nie było w warsztacie, czyli żeby nie patrzył, nie instruował, tylko próbowałem sam. No, jak się udało, to oczywiście tata pochwalił, bardzo dobrze. No i później tak już poszło, że już tych figurek było coraz więcej, gdzieś na jakieś konkursy robiłem. Tata swój temat, ja swój temat. Figury, zanim w ogóle trafiły do muzeum, to przez kilkanaście lat, jak były wyrzeźbione, mieszkały z nami w domu. W dwóch pokojach było 200 figur, w jednym i drugim, a my mieliśmy tylko jedno pomieszczenie, gdzie cała rodzina musiała tutaj żyć. To była pracownia, sypialnia i jednocześnie kuchnia. Trzy w jednym pokoju. Gdy doszedł Gierek do władzy, to wtedy ludzie wszyscy budowali chlewnie i można było dostać kredyty.
I tatuś wziął kredyt na 25 lat, postanowił wybudować chlewnię. Podzielona jest na cztery końce. I zamiast świń znajdują się eksponaty i tym sposobem uratowaliśmy całą kolekcję. Inaczej do tej pory by nikt nie wiedział, że taki człowiek żył, bo wszystko by zgniło. Moja przygoda z rzeźbą zaczęła się bardzo wcześnie, od dzieciństwa. Mój ojciec zimą chodził do stolarni i tam pomagał stolarzowi i mnie ze sobą też zabierał. Jak wchodziłam do tej stolarni, to wydawało mi się, że wchodzę w jakieś bardzo piękne, w jakieś bardzo urocze miejsce. I ten zapach drewna był niesamowity dla mnie. Takim pierwszym moim nauczycielem, jeżeli chodzi o rzeźbę, to był przydrożny krzyż. I tam na tym krzyżu była taka stara rzeźba. I wtedy, kiedy ja skończyłam szkołę podstawową, to postanowiłam taką rzeźbę Chrystusa zrobić, wyrzeźbić właśnie na ten krzyż. Ja mam dość dobre trafiły. Nie, ja mam ciężkie. Nie, zaczęło się, to trzeba skończyć, nie trzeba przecież wyrzucać tego. Nie. To jest akurat święty ten, Jan Chrzciciel. To jest to ten. Chyba na pamiątkę naszego Jasia. Aha, no pewno, no dobrze wiesz, no widzisz. No, pomaleńku się zrobi. A pamiętasz, Agnieszko, jak się uczyła rzeźbić? No i pamiętam. Krzysiły nie miałam. Pierwsza moja rzeźba to była taka nieduża baba w stroju łowickim. Odcisków narobiłam, później już chyba przez pół roku albo przez rok się nie dotknęłam do rzeźbienia. Jak byłam mała, bardzo lubiłam siadywać na warsztacie i patrzeć, jak tata rzeźbi. Uwielbiałam to robić. W kawałka drewna tata potrafił zrobić takie cuda, a później jeszcze to pomalował. I naprawdę, no, z bratem byliśmy przeszczęśliwi. Nieraz mu podpowiadaliśmy, tata zrób tak, bo tak by nam się podobało. I tata nas słuchał, to jeszcze bardziej się cieszyliśmy. Po mnie odziedziczyła ten talent. Dokładam jeszcze swoje elementy, tylko swojego punktu wyrazu tej danej rzeźby. Robi całkiem inaczej, nawet w niektórych momentach ta mnie przesiekła. W momencie, jak skończyłem studia, zacząłem pracę w zakładach transformatorów radiowych w Skierniewicach. To jest już, już chyba nic z ceramiki nie będzie. Później, jak powiedziałem, że zabieram się za modernizację warsztatu, ojciec odżył. Ja nigdy nie robiłem czegoś z przymusu jakiegoś. To było przyjemnością i w tej chwili też taką kategorią jest. Chodziłam do pracowni, no częściowo dlatego, że przeszkadzałam mamie w domu i kłóciłam się z młodszym bratem, ale właśnie tacie w pracowni nie przeszkadzałam. Dziadkowi gdzieś tam się kręciłam między nogami. Może trochę pamiętam, jak malowała ciocia. Stało się tak, że na studiach spotkałem córkę karnicarza, moją żonę obecną, Dorotę. Mój mąż na pewno, myślę, zakochał się najpierw we mnie, bo kiedy był pierwszy raz w Wolimowie, to mimo tego, że mieszkał bardzo niedaleko, bo w Łowiczu,
to nawet nie wiedział, że karmcarz jest w Bonimowie. Jak zobaczyłem, jak się toczy, to strasznie chciałem spróbować, jak to jest zrobić sobie naczynie. Na początku nie chciała go tego inne słuchać. Wszystko się rozwalało. Ale mamy w domu filiżankę, którą zrobił sam. Zrobił ją sam Jusieńki, nawet ją sam pomalował. Wspólnie z synem prowadzimy tutaj taką działalność związaną z warsztatami rękodzieła ludowego, czyli robimy kwiaty z bibuły, wycinanki, pająki. To nasze rękodzieło ludowe, to jest nasze poniekąd jakby tożsamość. To jest wytwór osób, które żyły kiedyś, to jest nasza tradycja. Jeżeli przyjeżdżają dzieci z terenu naszego tutaj powiatu, to widać, że na przykład robiąc wycinanki, tak jak się mówi, wysysa się coś z mlekiem matki podświadomie. One nawet tego nie robiły, ale gdzieś tam widziały i już te prace są takie bardziej jak gdyby zgodne z naszą tradycją, bardziej takie kolorowe. Te ich prace są takie fajniejsze. No ja ten raz nawet i ciekawa, bo ja skończyłem szkołę zawodową na Kowalu i zostawiłem tam zawód, nauczyłem się innego zawodu, nauczyłem się blacharstwa zamkowalowego, zostawiłem to kowalstwo. W 2005 roku tam dopiero zacząłem robić kowalstwo z powrotem. No, zmieniałem nic, trzeba tutaj narzędzi, robiłem narzędzia, robiłem paleniska. W 2004 roku pojechałem pierwszy raz na konkurs płyta do Wojciechowa. I zająłem czwarte miejsce i to mi nie jest, mogli mi wybrać. Co kolega tutaj robi? No? Pana szukam. Jak mi szukasz, człowieku? No, jak ja tu jestem w warsztacie. Ale szukam pana, bo chciałem się nauczyć, po prostu uczyć się z panem. Miałeś kiedyś styczność z kowalcem, czy nie? Czy... Miałem, liznąłem troszeczkę, ale nie takiego jak pan właśnie robi, bo to już bardziej takie, wiadomo, nowoczesne już było kowalstwo typu no bardziej przemysłowe, prawda? A pan tutaj właśnie wszystko młoteczkiem i to mnie właśnie bardzo, bardzo po prostu kręci. Jeżeli masz dalszą ochotę na naukę, to bardzo cię proszę, no bo to pierwsza robota, ładna wyszła, ale trzeba jeszcze dużo poczekać. Ja tutaj mało to odgrywałem w Powrole, to pan tutaj. No bo kowal zawsze jest prowadzący w robocie. Jeżeli myślę o zamiowanie, to mój czas, powiedzmy, warto poświęcić. Siemano. No. Gdzie byłeś? Ja byłem gdzieś sobie. No to znaczy, patrz ile jest pracy, zaraz będzie następna grupa. No to gdzieś się do roboty.
Nie, byłem u tej, w Bolimowie, u Buczka. Ty z którego? No wiem, u Kowala. No. I jutro nie przyjdę ci pomóc. Czemu? Bo idę do niego do roboty. Dominik, zobacz, ile tutaj robót rozpocząłeś. Ogrodzenie nie jest skończone. Dobra, zrobi się, ojej. No, ale wiesz, że ja tak nie lubię. No dobra. Pewnie jeszcze 5 razy będę chodził, bo ci się coś przypomni, to wezmę cały kosz. No, jakieś ciężkie dziecko, to jest normalne. Siadaj, siadaj. No, ja zapospałem. Zobaczcie sobie. Owij. Owijaj do środki. No, robiłeś, już nie mógł. A, robiłeś. Słuchaj, ale mówię, ten, serio, nie, żeby nie... Wiesz, poznaję się z gościem i coś może z tego wyjdzie, nie? Wiesz, że nasz dziadek był, mój dziadek był kowalem. Do tej pory moja ciocia ma taką podkówkę, którą jej zrobił w formie bransoletki. A to widziałem ją. A nie widziałem, że... No naprawdę, mój dziadek był kowalem. Zanim zacznę jakąś pracę, na pewno najpierw jest ta refleksja nad tym, co chcę robić, dlaczego to chcę robić. Na początku jest to bardzo ciężka fizyczna praca. Dopiero potem, jak już jest zdjęta kora, wtedy sobie zamykamy oczy i tą rzeźbę, którą chcemy zrobić, jakby wkładamy w ten pień. I ona tam już jest. Kończymy, niestety, czasami, jak się długo nie wchodzi. Tata właśnie stwierdził, że sprzedając figurki, to jakieś tam niewielkie pieniążki płacili wtedy za te figurki rzeźbiarzowe. Druga sprawa, figury, które po prostu się nie będą ruszały, nie będą interesowały. No i tata postanowił, że jednak te figurki właśnie nie będzie sprzedawał, będzie gromadził, żeby tym potomnym coś pokazały, czyli jak właśnie ta procesja kiedyś u nas wyglądała, czy jak na przykład wesele jechało, bo jak on to robił, to prawie, że jeszcze na co dzień można było to wszystko spotkać. Zmarło, to te figurki już tylko ja rzeźbię u nas tutaj. I jak rzeźbię, to też większość figurek rzeźbię po to, żeby się ruszały, żeby te scenki miały ruch, żeby to pokazać, żeby właśnie łatwiej wytłumaczyć. Na przykład właśnie jak teraz na wiosnę robiłem chodzenie z chorągwią, no właśnie kłania się tam chorągwią, tak jak w rzeczywistości idziemy, kłaniamy się przed chałupą, tak samo tutaj jest pokazane w tej scence. Fascynuje to ludzi, bo to powstaje w ciągu kilku sekund tak naprawdę. Ale potem jeszcze na przykład można z czegoś takiego topornego wyciągnąć coś ładnego poprzez na przykład obtaczanie, wyciągnięcie jakichś tam niuansów. Kapitalne rzeczy wychodzą z prostych, ciosanych dzbanków można potem jeszcze
tak dopracować, że będzie coś cudownego. Najbardziej cieszą mnie rzeczy, które nie są na zamówienie, tylko które robię, tak mi serce podpowiada, i dzisiaj na przykład rzeźbię aniołki, jutro powiedzmy rzeźbię ptaki, bo taką mam wenę. Samo to, że to jest rękodzieło. Tego nie robią maszyny, tylko to robią ręce człowieka. Człowiek w to wkłada duszę, serce i całego siebie. Ja robiąc każdą jedną rzecz, którą wykonuję, czy to jest kwiatek z bibuły, czy to jest rzeźba, ja w to wkładam siebie samą. Pracuję w punkcie pralniczym w Tesco. Mój dzień pracy zaczyna się od zrobienia kawy, porozmawiania z koleżankami i rozłożenia warsztatu, w zależności czy maluję, czy robię kwiatki z bibuły. Byłam teraz we Francji, dzisiaj jestem pierwszy dzień po tej Francji, to taka jeszcze wiesz, nie za bardzo. Wiesz po co byłam? Jako produkt regionalny. W wełniaczku i tak dalej. Dzień dobry. Jeżeli przyjdzie klient i mi przeszkadza, no to trudno. Czasami mnie to bardzo denerwuje, bo mam etapy, że muszę zrobić do etapu tak i tak. I dopiero mogę ewentualnie odłożyć pędzelek, bo na przykład musi wyschnąć rzeźba. To jest drewna? Tak, drewna. Sama robiłam. Naprawdę? Może pani sobie dotknąć, obejrzeć. Jakie ceny są takie uczonki? No tak mniej więcej ta wysokość 80 zł. Ile? 80 zł. Ja mam pytanie. Wełnianą czapkę, to moja mama chce powiedzieć. Za jaką cenę? Czapki po 10 zł. Nie, po 11. Dobrze. Proszę. Z tego głupiego blatu z pralni sprzedaję bardzo dużo. Jak Nadia, już byłaś dzisiaj u spowiedzi, bardzo się bałaś? Nie. Buciki nowiutkie, to są łowickie trzewiki na łopca siku ze skórki. Muszą być czerwone sznurowadła, bo to panienki takie, podlotki i panienki, to miały czerwone sznurówki. Im więcej kwiatów, tym większy posag, tak? Tak, im więcej korali, im bardziej zdobione tu rękawy u koszuli, im bardziej kiecka szeroka i bardziej haftowana, to znaczy, że dziewczyna była z domu bogatego. Jest takie powiedzenie, że rodzice dzieciom powinni dać dwie najważniejsze rzeczy: skrzydła i korzenie. Skrzydła, czyli dając im możliwości nauki, zdobywania wiedzy, poznawania świata, żeby mogli jak najwyżej się wznieść. I drugą, uważam, bardzo rzeczą ważną, równorzędną, jeśli chodzi o znaczenie, to są korzenie, czyli pamiętanie o tym, skąd się pochodzi, o swoich korzeniach, o swoich przodkach.
To znaczy o ich tradycjach, o ich zwyczajach. Zobacz, no jak tych dziewczyn. Uważam, że człowiek, który zrywa więzi ze swoją przeszłością, tylko odcina się od swoich korzeni, albo tych korzeni z jakichś tam powodów mu nie dano, to takich ludzi tylko w wykopaliskach później odnajdują i się zastanawiają, skąd on jest. Ale szeroka ta sukienka jest bardzo. Jeszcze zabierz. Dużo miejsca pod spodem. Radek. Dużo miejsca pod spodem. Muszę wam powiedzieć, że w naszej parafii im była serso, im była bardziej pękato, to znaczy, że jej się dobrze powodziło, że miała bogato, zdrowo dziucha, nadająco się i do roboty, i do dzieci, i do wszystkiego. Że tak, jak założysz sobie tak na siebelkę, na snopecek inaczej, jak to mówią, to musisz pamiętać, żeby to stało, żeby to ta końcówka stojała, bo jak siło klapnie, to już mówią, że po chłopie. Ta więź, poczucie tej więzi ze własnymi korzeniami daje im ogromne poczucie takiej wartości wewnętrznej. Bardzo proszę. Super, przepięknie. No. I tak powoli tu jedno na tej. I teraz weź papier kolorowy, tam wytnij coś sobie. A nie chcesz tych nożyc? Lepiej ci tam te myśl? No, lepiej ci myśl. Wycinanka w moim domu była zawsze. Od małego praktycznie ja to w papierkach się wychowałam, tak zawsze mówię w domu. Bo jak się urodziłam się, to już mama zaczynała wycinać. Była zawsze surowym nauczycielem. Jak była mała, to tak, wychodziła gdzieś tam na podwórko i mówiła, nie brać mi nożyczek, bo mi zatępić. No ale jak mama wyszła, to jak to dzieci, ja też nie słuchałam, za nożyczki i cięłam. Jak wyszło coś ładnego, no to wtedy pokazałam to, co nieładne wyrzuciłam, to co ładne, mamo, zobacz, takie wycięłam, czy ci się przyda. No i mama wtedy wykorzystywała, to człowieka tak cieszyło. Takie były te moje początki. Powiedział lat temu 25, że ja będę latać samolotami, że ja będę pokazywać, jak się robi wycinankę w Japonii, w Chinach, na Cyprze, w Hiszpanii, w Jerozolimie, to ja bym powiedział, ty sfiksowałeś, człowieku. Ja, tam, niemożliwe, a tak jest. Nigdy haftować, ale po prostu rosłam z tym i samo to wszystko przychodziło, jak mówienie. Ja w tym się wychowałam od urodzenia. Moja babcia haftowała koralikami bardzo ładnie. Moja mamusia nauczyła się haftować. Mając 16 lat, jej tata kupił jej taką maszynę do haftowania Singer. Także ja w tym się wychowywałam, to było robione na co dzień, tym się żyło. I wyhaftowałam naprawdę dziesiątki tych sztandarów przez 16 dokładnie lat już. Bardzo mile wspominam, ponieważ to był najbardziej pracowity dla mnie sztandar wykonywany do 10 Pułku Piechoty. To jest grupa rekonstrukcyjna dla naszych dziesiątaków łowieckich. Robiłam replikę sztandaru, który ma teraz 90 lat i znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego. Panie Barsku, robimy odbiór.
projekt sztandaru, może na podstawie Tutaj, mamy zdjęcia oryginału, który znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego. Historia, można powiedzieć, zatacza koło, to znaczy w przedwojennej procesji Bożego Ciała brało udział wojsko, 10. Pułk Piechoty. I co ciekawe, ten sztandar również brał udział w takich procesjach Bożego Ciała. Pułk był w wielkiej symbiozie z miastem, czyli tam, gdzie byli mieszkańcy, tam, gdzie były pasiaki, tam był ten, bo tam było przedwojenne wojsko. I zaprezentowanie tego sztandaru przy okazji kolejnych procesji Bożego Ciała będzie takim naszym swoistym ukoronowaniem prac projektowych przy sztandarze. Taki dosyć cienki, ale mocny materiał, więc na pewno się nie podnieść. Będziemy o niego dbać. Dbajcie o niego, bo nie ukrywam. Kosztowało mnie to tyle pracy, a włożyłam jeszcze więcej serca w tą, czy mam powiedzieć, niż pracy rąk. Dlatego oddaję wam to jak swoje dziecko. Także dbajcie, szanujcie tego i noście na chwałę pokój porządnym ludziom. Gdzieś w puszczy sobie rosło drzewo, wiele lat, może 200, może 300 lat, a potem przyszedł kres. Tak jak przychodzi kres właściwie każdego życia, człowieka, zwierzęcia, stworzenia, drzewa, po prostu tak samo przyszedł kres, koniec dla tego dębu. I teraz moje zadanie polega na tym, żeby ponownie przywrócić do życia ten dąb. Będzie to kapliczka, rodzaj kapliczki słupowej, tak zwanej latarni. Ludzie stawiali kapliczki słupowe na granicach wiosek, na rozstajach dróg, by oświetlały serce człowieka, duszę człowieka. Dziadka, motywik wykorzystany we współczesnym, takiej, no to sobawka chyba jest, czy coś innego, czy jakie urządzenie to się nazywa, sobawka chyba, nie? Dyskorolka. Dyskorolka. Za moich czasów nie było takich dyskorolek. Przecież wiadomo, że nasza wieś Łowicko była cało drewniana, kryta strzechą słomianą. Nie zachowało się w mojej miejscowości już nic. No i tak mówię, to wszystko jest takie ulotne. Ściągnę tu parę chałup. Najpierw jeden ściągnąłem, potem drugi. Ściągałem i te sprzęty. Obrazy, bo to wszystko gwałtownie, jak to się mówi, ulotnio. No i tak, takie powstało w moim wykonaniu, takie mini muzeum kultury ludowej tego obszaru, tej mojej małej łowickiej ojczyzny. Ta kultura, ten obyczaj, trud tej pracy rolnika, etos przyrody takiej, tego cyklu rocznego związanego z przyrodą, no już minął.
nie samym chlebem człowiek żyje, że człowiekowi nie wystarczy tylko to, żeby pracował, zarabiał i otaczał się jakimiś dobrami. Człowiek ma w sobie gdzieś głębsze pragnienie. Ja staram się przekazywać to, co umiem swoim dzieciom. Dzieci potrafią też robić, ale no, młodemu człowiekowi teraz brakuje czasu. Żeby nie powcierać. Ułożymy się, bo od 12 na 12 mamy być w muzeum, będą warsztaty. Daria, ty będziesz pierwszy raz rzeźbiła, tak? Tutaj zrobiłam wzór, żeby było łatwiej. Bo będziecie robić rzeźbę na zasadzie naśladowania mnie. Taką trudną rzeczą, wiecie co jest dla mnie? Jest taką trudną rzeczą też, myślę, że i dla was też. To jest, co takiego trudnego? Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. A dlaczego ja o tym mówię? Bo Daria zrobi dzisiaj rzeźbę, naśladując mnie, pod moim kierunkiem, ale Daria musi jakby przysposobić się w jedną rzecz. Musi słuchać, musi być posłuszna. Jak będzie posłuszna, to zrobi rzeźbę, ale jak nie będzie posłuszna, to nie. Jeszcze troszkę dalej i mocno sobie to trzymaj, a tu śmiało, dobrze, bardzo dobrze. Już nabiera kształtu głowa, o, już kształtu zaczyna nabierać głowa. Czy ja mam ci podpowiedzieć temat, czy sam będziesz pracował? Nie, ja już tutaj widzę, że będzie aniołek, bo już są skrzydła. Aha, dobrze, to znaczy będziesz wykorzystać już formę tego kawałka, tak? Tego kawałka drewna, wykorzystasz tą formę, dobrze. Czy twoje zainteresowanie rzeźbą i twoja pasja to jest, to wyniknęła z tego, ze spotkania z twórcami? To znaczy jak zobaczyłeś twórców, tak? Tak, a przez przypadek tak naprawdę ich spotkałem. Aha, bo aha. Było coś organizowanego, jakiś Dzień Dziecka albo jakieś inne... Aha, i byli twórcy. Tak. To jest ważną rzeczą, żeby nie przeoczyć, żeby odkryć to, co w nas drzemie, co w nas jest. Najlepiej, jak to się zrobi. Tak, najlepiej. A czasem odkrywa się swoje zdolności, swoje zamiłowanie przez przypadek. Wtedy jest się w życiu wygrany, bo masz swoją pasję. No i już koniec, tak? Dobrze, no pięknie. Widzisz, Grzesiu, i to jest właśnie, to jest wielka radość do twórcy, jak następcy, młodzi następcy uczą się młodzi i będą dalej kontynuować to dzieło sztuki. Nie, to jedenickie dzieło. Tak. Sztuka będzie trwać. Moc, no. Moc. Dobra, wystarczy. Kto chce zobaczyć podstawę? Zobacz, jak się trzymam. Ciężkie. Zobaczcie, dotknijcie. A chłopcy to bardzo są zainteresowani. Ciężkie, muszę przytrzymywać, prawda? Was kochani, to chyba nie będzie. Coś mi się tu wydaje. No ja. Oglądamy wszyscy. Kto z was zostanie kowalem w przyszłości? Ile będzie kowali? Tak mało? Tylko Jacek? Komu się podobało? Wiktoria będzie kowalem. Dziewczyny, też się uczą kowalstwa. Witam panie Edwardzie. No witam. Szanowanko, jak tam Zrówko? Zrówko też dobrze, tylko że ty się nie wywiązujesz ze swoich obietnic. Co panie Edwardzie, miałem przyjechać do pana? Nie, miałeś przychodzić na jakąś tam praktykę, na naukę wstępną zawodu. Później miałeś ze mną jechać do Wojciechowa. No dlatego do pana przyszedłem dzisiaj. Jakieś muszą być zasady, bo bez zasad człowiek to co jest? Nic, obiecuje, nie przychodzi, znów nie obiecujesz, a przygotuj jakąś pracę, ty znów zrezygnujesz. No i jak to ma wyglądać? No to panie Edwardzie, możemy się umówić teraz na jakiś termin. No to ja się zastanowię, czy się przyjmę w ogóle. No i dobra, bardzo mnie to cieszy. Na tyle. Na dzisiaj mamy tyle do zadania. No i dobra, panie Edwardzie. No to do zobaczenia mam nadzieję. Do zobaczenia. I się spotkamy, bo mam nadzieję taką przynajmniej.
No chłośno tu, Jasieńku. Zgodnie z moją tradycją porobiłem kapliczuszki poprzednim wnuczkom, więc tobie też zrobiłem z twoim patronem świętym, żebyś miał na pamiąteczkę. Jaki zainteresowany jesteś, no, no dobrze. A teraz co? Pójdziemy, powiesimy ją uroczyście przy tamtych, co? No muszę się po drabince wspiąć. O! Widzisz, Jasiulku, twoja kapliczuszka już wisi i będzie na jakiś, żebyś wspominał, dziadziusia. Dzisiaj jest twoje święto. Klip, klip, hurra! Klip, klip, hurra! No już, zostaw Jasia, bo patrz, upuścisz. No dobrze, chodź już. Kapliczka już jest. Uwaga, za Jasiem. No, za Jasiu, patrz, bum! Czemu tak mało? Kiedyś tak sobie pomyślałem, prawie te pod 70 już dochodzę. Ja to co tu zostawić wnucyntu? No to ściągnąłem wzór z żywotów świętych i porobiłem takie kapliczuszki z patronami tych moich dziecioków, wnuczków. Dzień dobry! Witam, panie Edwardzie. Szanowanko. Dzień dobry. Dziękuję panu, że panowie zadzwonił. Co tam słychać? No nic nie słychać, no to pracuje się, trzeba pracować. Robota, roboty. Panie Edwardzie, no to co panu mam pomagać? Proszę, krótko mówić. Dzisiaj nie będziemy nic pracować. Od jutra to czy mamy do. Aha, czyli się możemy umówić na jutro, tak? Tak, bo ja tu skończę taką ślubarkę, a do Kowalczka zostaniemy jutro dopiero. No to super. No to się umówimy, pan powie mi mniej więcej na którą. Dobra, no mogę się. Dobra, w porządeczku. Podwiń trochę. No, tak jak teraz może być. A jeszcze w czwartek rano to już Boże Ciało, to już ustawimy kwiaty w ogóle inne. Jeszcze takie. A Janeczko, ma kupuję ten kwiaty od mamy. Tak? Dała do tego, bardzo piękne. Dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo nie piękne. Ma za co. No, dziękuję bardzo. Co tam na ciekawego? Przystroimy. No, robota jest. Robimy teraz, przygotowujemy, tak. Próbę robimy, jak to będzie wyglądało na Boże Ciało. Dobrze, że jesteś, to tam pomożesz nam coś jeszcze zrobić. Mamy jeszcze do roboty trochę tam bociana przymocować, dobrze? Pewnie, no dobra, wejdź. Jak trzeba. Pomożesz nam tego bociana przymocować, dobra. Tak. Gdzie on ma stać? No tam w rogu, tam. Teraz na malnego płotka, nie? Thank you.
procesja Bożego Ciała, to no, tylko moja pamięć sięga, to w zasadzie była taka bardzo, bardzo pielęgnowana pod względem religijnym. Jeśli się idzie na jakieś wielkie święto i w wielkie miejsce, kościół w takie wielkie święto, to trzeba się ubrać w coś, co ma się najpiękniejszego. Na chwałę Bożą to wszystko było robione. Właśnie w tym duchu byłam wychowywana i tak do tej pory to postrzegam. I myślę, że to tak, tak do tej pory jest. Połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Boże ciało to jest Bóg między ludźmi. To święto jakby też jest uwielbieniem Pana Boga i, tą, i tym wielkim takim okrzykiem tutaj tej naszej społeczności łowickiej. Bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Ja, oprowadzając wycieczki, włączam wstępę procesję Bożego Ciała u nas w parafii w Kąpinie, czyli praktycznie prawie codziennie bym tą procesję przeżywał. Zawsze się coś musi popsuć. Przebrać, wejść tam na dół i pewnie pasek się zerwał, który napędza właśnie kierat i ten statek. No ale dzisiaj tego nie będę robił niestety. Dzisiaj mamy święto, za chwilę przyjadą turyści. Dopiero może jutro rano. Dobrze, o tu czubeczkiem, tak? Czubeczkiem? Nie, nie to zaczęłaś, Gosia. Tu! Aha, to nie jest taka prosta sztuka. No. Wiesz, umino, rzeźba, wiesz, ja rzeźba, rzeźba łatwiejsza. Każdy mądry w swoim fachu, wiesz, każdy dla mnie. Mądry w swoim fachu. No stój, stój, stój! No. Gałązkę odciąłaś, stój. No, mocno, jeszcze raz. Jeszcze. Musi pan uważać, bo uderzenie było takie. Proszę pana, ja mam kumpla Kowala. Jezu, jaka ciężka. Tylko matka robota. Ale pan sobie podlewać nie trzeba. No właśnie. Pogoda dopisuje. Turystów też nie brakuje, tak ze wszystko na razie jest jak trzeba. No niedługo będziesz córeczkę wydawać za mąż. A no w sobotę już zaczynam przezywać. Ojej. Przezywasz bardzo? Przezywam, jestem muszę zięciowi krawat wyhaftować. No na Boga. Na Łosepinie. Nie wiesz, szaszy. No, no. Obiecałam, co zrobię w trzy róże i taki musi być, nie ma tego. Na Łosepinie córka będzie miała chustkę dawaną, haftowaną, a zięciaty trzeba trochę ogarnąć. Taki mu krawat dom jak ty. No i dobrze. Dobrze, zapraszam do środka, bo państwo ze zło... Nie, nie ze zło. Sposób. Ale z procesji z Łowicza, tak? Tak, z procesji z Łowicza. Bo ta druga grupa ma być po prostu z... Oni na procesji jeżdżą do Złochowa. Tata Jerzyźmian z góry już przewidywał, jak się będą w przyszłości poruszać. Czyli on już to od razu miał w głowie. Plan każdej sceny. Trudno powiedzieć, co będzie dalej w tym muzeum za 20 lat.
bo w ogóle to muzeum, wiadomo, jest skazane tylko na naszą rodzinę, nie? Czyli musimy sobie tutaj jakoś dać radę, a z roku na rok coraz mniej jednak zwiedzających oświat. Przede wszystkim warto było robić i warto robić dalej, żeby tej młodzieży, no gdzie ona ma zobaczyć, jak to kiedyś coś wyglądało. Jako twórca wyobrażam sobie do końca życia. Plany są takie, że będę rzeźbiła, będę malowała, będę robić kwiatki z bibuły i będę próbowała nauczyć każdego chętnego, kto tylko będzie chciał i zwróci się z taką prośbą do mnie. Dopóki żyję, nie odstąpię od tej naszej kultury łowickiej, bo ją kocham. Kiedyś to jeszcze się ubierałem w strój łowicki, bum. Ale nie chodzę teraz, bo to już dla mnie zaciskie, no bo zimnie już dziodek. Wiadomo, jak się długo jeszcze pociągnie. Tego nikt nie wie. Ten. Świska się poli, dogoso i tak samo i z człowiekiem. Już, no można wyłączyć to.